Dziś zaprosiłam do swojego studia Joannę Zielonkę. Asia w katalogu 11 osiągnęła nowy tytuł menadżera klubu Oriflame z poziomem 12%. Asiu, raz jeszcze serdecznie Ci gratuluję. I chciałam dzisiaj właśnie porozmawiać troszeczkę z Tobą na ten temat, na temat tej Twojej nowej funkcji, jaką pełnisz, tak? Mianowicie właśnie menadżera. Ale najpierw zanim to chciałabym troszeczkę wstępu takiego, bo Ty byłaś już kiedyś w Oriflame ileś tam lat temu. No i co? Dlaczego wtedy nie zaczęłaś nic robić? Bo Ci członkostwo wygasło i po jakimś tam czasie ponownie się zarejestrowałaś, to powiedz nam tą historię. W Oriflame pierwszy raz byłam jako nastolatka, tak? Wyobrażałam sobie nie wiadomo. Ale Ty wyglądasz jak nastolatka. No, ale niestety, nie. Nie, miałam może 16-17 lat, wstąpiłam do Oriflame, ale to nie miałam jakoś chęci chyba też, tak? Nie wiem, no nikt nie zamawiał, ja dla siebie też tam okupiłam się w pewnych rzeczach i później już po prostu przestałam się tym interesować. Przyszły nowe obowiązki i Oriflame szedł na dalszy plan. Nowe to znaczy? Później szkoła, studia, później dziecko, mąż, także no tak się to potoczyło. Ile mam w tej chwili lat? 6 lat. 6 lat. Także przestałam, po prostu moje członkostwo wygasło i szczerze mówiąc przez ten okres, kiedy nie byłam w Oriflame, na początku zapomniałam w ogóle, że istnieje taka firma, a później szukałam nieraz jakiegoś konsultanta, bo chciałam powrócić do tych kosmetyków, szukałam, czy ktoś nie zna, ale nigdzie nie było wokół mnie konsultanta Oriflame. Później... A przerwę Ci jeszcze zanim, no właśnie, a bardzo często słyszymy, że co? Że wszędzie jest Oriflame, wszędzie jest tyle konsultantów. Jest absolutnie nieprawdą, ponieważ ja znam statystyki i wiem, że tych konsultantów Oriflame w Piotrkowie i w ogóle w okolicach, w całej naszej powiecie piotrkowskim jest bardzo mało. Tak, później wydarzyło się takie coś, że zostałam zaproszona przez moją teściową na Dzień Kobiet organizowany w Sulejowie. No i tam oczywiście była firma Oriflame. Wypielęgnowała nam dłonie, tak, miałyśmy tam pokaz kosmetyków i moja teściowa została zaproszona na pielęgnację dłoni. Ona poszła, ja nie poszłam z braku czasu. Przyszła do mnie i stwierdziła, że zapisała się do Oriflame. Jak ja to usłyszałam, to mówię, Boże kobieto, coś Ty zrobiła, mówię, idź się wypisuj, mówię, i dopóki jeszcze tam może nic nie podpisałaś albo coś, bo mówię, będzie, no, nie będziesz miała zbytu, tak, nie, co będziesz chodziła z katalogiem, pokazywała katalog. Po czym, no nie wypisała się, nie posłuchała mnie, została w tym Oriflame. Dziękuję Ci, Małgosiu. Tak, została w Oriflame, też podrzucała mi katalogi i ja zaczęłam u niej zamawiać, tak? Jak zaczęłam u niej zamawiać, no to później zaproponowała mi, czy w końcu ja nie chciałabym zostać, tak? No i się zgodziłam. I tak zaczęła się po raz drugi moja przygoda z Oriflame, którą już, no, ciągnę przez 3 lata i już na pewno nie, tak, moje członkostwo już na pewno nie wygaśnie. Już nie wygaśnie, tak? No ale właśnie teraz, wtedy tak Ci się trochę nie udało, a w tej chwili no już jesteś menadżerem w Oriflame, w związku z powyższym, co takiego się wydarzyło? Jak to się zadziało, że Ty jednak zdecydowałaś się robić coś więcej? Że jednak zdecydowałaś się no, podjąć tutaj rękawice i zacząć, no chyba mogę powiedzieć, pracę? Tak, tak, właśnie chciałabym Oriflame traktować jako pracę. Pracowałam już w 4 sklepach i to nie jest szczyt moich marzeń. To nie jest to, co chciałabym robić. To nie jest to, co sprawia mi przyjemność, tak? Zawsze chciałam iść do pracy i się cieszyć z tego, tak? Że idę robić to, co będę chciała robić. Natomiast no, przez całe moje takie życie zawodowe tak nie było, tak? Chodziłam do pracy, wracałam, byłam wściekła, wszyscy mnie wkurzali, musiałam znosić humory szefa i koleżanek z pracy. Tu jest fajne to, że jestem szefem sama dla siebie, tak? Współpracuję z ludźmi, których sama sobie jakby poniekąd wybieram, tak? Czyli zapraszam ich do współpracy, czyli to ja wybieram sobie ludzi, z którymi chcę pracować. I to mi się właśnie podoba, że firma Oriflame daje taką możliwość, że jestem sama dla siebie szefem. No właśnie, na czym dzisiaj polega Twoja praca, bo tak bardzo często mówimy naszym konsultantom, naszym znajomym, tak przyjdź, zapisz się, będziesz pracować. Na czym dzisiaj polega Twoja praca tak naprawdę? Moja praca polega na pokazywaniu kosmetyków, pokazywania świata całego kosmetyków firmy Oriflame, tak? Czyli wtajemniczania właśnie ludzi, pokazywania im naszych kosmetyków, prowadzenie różnych szkoleń, prowadzenie pokazów kosmetycznych. Zagłębianie właśnie ich w tą naszą ofertę, tak, kosmetyczną.
No ale też uczysz chyba. Uczę, tak. Prowadzę szkolenia, także no to też się tak odbywa, że i szkolenia są, pokazy różne. No właśnie, ale zadam Ci takie pytanie, bo ludzie bardzo często mówią, ja do tego nie wchodzę, bo ja się do tego nie nadaję. A to kiedyś też coś takiego, ja przynajmniej też tak coś takiego mówiłam, też mówiłam mojej pani dyrektorze, że ja się do tego nie nadaję, że ja nie umiem sprzedawać, ja nie będę takie rzeczy robić, bo się do tego nie nadaję, tak pamiętam mówiłam. No i Ty chyba też tak coś się opierałaś. Znaczy tak, ludzie mylnie, mylą takie pojęcie konsultant, tak? Dlatego, że ludzie na słowo zostać konsultantem Oriflame, to od razu mówią, o nie, nie, ja nie będę biegała gdzieś z katalogiem, ja nie będę prosiła się, żeby ktoś ode mnie zamawiał, tak? Kiedyś pewna osoba przytoczyła mi takie porównanie, że na przykład u nas konsultant Oriflame brzmi tak jakby, nie wiem, no tak powiem tutaj nieładnie, hańbiąco, tak? Bo to jest osoba, która biega z katalogiem. Ale są takie zawody, gdzie konsultant, na przykład konsultant ślubny, tak? To jest już słowo na miarę jakiejś, no taka postać bardzo odpowiedzialna. I tak samo jest u nas. To nie chodzi o to, żeby chodzić z katalogiem i prosić się, tak? Wystarczy mieć katalog przy sobie, pokazywać wśród znajomych, wśród rodziny, że jesteśmy w Oriflame, że mogą używać razem z nami dobrych jakościowo produktów, tak? No właśnie, bo mnie czasami to dziwi, że ludzie polecają fryzjerów, kosmetyczki, nie wiem, książki i tak dalej, i tak dalej. Nic z tego nie mają, a one sprawdzają z kosmetyki Oriflame, dzięki temu zarabiają pieniądze, więc tak troszeczkę, no, też mam dokładnie ten sam schemat, że ludzie na słowo konsultant Oriflame to myślą sobie nie wiadomo co, ale ja zawsze powtarzam, że to jest tak, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, popraw mnie, jeśli nie, że ludzie oceniają nas przez pryzmat doświadczeń, jakie mieli z konsultantami. Więc jeśli mieli byle jakiego konsultanta, a jeszcze mówię, że bardzo dużo osób nie jest konsultantem kosmetycznym Oriflame, tylko są dystrybutorami, czyli ktoś, kto po prostu rzuci gdzieś katalog i na odczep się, że tak powiem, czasami zamówi. Konsultant kosmetyczny to taka osoba, która usiądzie, doradzi profesjonalnie, która pokaże kosmetyk, która ewentualnie przyjmie unikalną gwarancję satysfakcji. I w momencie, kiedy mieliśmy doświadczenia z taką osobą, że tak powiem, niekompetentną, no to mamy od razu takie nie. Ale jak mamy bardzo miłe wspomnienia z konsultantem kosmetycznym, no to wtedy czemu nie jesteśmy bardzo otwarci? Także tak na dobrą sprawę, szanowni Państwo, to czy Oriflame jest na tak czy na nie, to tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od doświadczeń, jakie mieliście właśnie z osobą, no, która pod tą markę się podpisywała, tak na dobrą sprawę. No dobrze, Asia, no ale teraz oprócz tego, że uczysz szkolić, bo zobacz, powiedziałaś wcześniej coś takiego, że dobierasz sobie sama ludzi do współpracy, bo ty w tej chwili co? Tworzysz zespół swoich konsultantów, no właśnie, i jak ty sobie dobierasz tych ludzi? Jak byś mogła powiedzieć, jak to wygląda w tej chwili? No, jak dobieram? No po prostu... Patrzysz i... bo musi... tak zaiskrzyć. Tak, musi zaiskrzyć. To jest coś takiego, że ja mam dokładnie to samo, że jak zaczynam, proponuję komuś współpracę ze mną, to musi być tak zwana chemia między nami. Tak jak jest, no to fajnie, to wtedy jest ta współpraca fajna. Natomiast jeśli nie, no to wiadomo, że ta osoba raczej nie przystąpi do mojego zespołu. Mm-hmm. Też tak, że taką osobę lepiej sobie po prostu zostawić, żeby była naszym klientem, kupowała, zamawiała sobie kosmetyki, tak? Tak. A jeszcze Asia, tak już na koniec zadam Ci pytanie, czy Ty to umiałaś wszystko? Czy Ty, no skąd ta wiedza, żeby być menadżerem, to jednak jakąś wiedzę trzeba mieć o zarządzaniu, jak to wygląda na początku? Czy Ty gdzieś, no, czytałaś, nauczyłaś się, jak to było, powiedz? Na początku nie miałam żadnej wiedzy, po prostu tak instynktownie, pewne rzeczy robi się instynktownie, tak? Czyli po prostu traktowałam, zachowywałam się do ludzi tak, jak chciałabym, żeby ktoś do mnie się zachowywał, więc zachęcałam ich tak do firmy Oriflame, jak ja bym chciała zostać zachęcona. I to tak instynktownie, tak? Później odbywały się szkolenia, oczywiście w Piotrkowie Trybunalskim na ulicy Słowackiego, gdzie no właśnie tą wiedzę bardziej taką poszerzyłam sobie i teraz wiem, że jestem mądrzejsza o pewne doświadczenia, jestem taka jakby twardsza, tak? Słowo nie z czyichś ust nie traktuję jako osobistej porażki, tylko jak taki bodziec do jeszcze większego działania, tak? A nie traktuję to jak... Zdarzyło Ci się też tak, że ktoś Ci powiedział nie, a Ty mimo wszystko nagle z upartością mówiłaś i okazuje się, że ktoś później jednak zmienił zdanie. Tak. To
to praktycznie tak jest, no w połowie przypadków osób jest tak. No właśnie, ludzie tak bardzo często to nie mówią tak od razu, że na odczepne, a później jak my zaczynamy mówić o możliwościach, jakie Oriflame ma, to nagle otwierają się takie oczy i tak, i od razu wtedy troszeczkę jednak tej zmiany jest. Że Asia, bardzo serdecznie dziękuję Ci, że przyszłaś, że ze mną porozmawiałaś. Mam nadzieję, że historia Asi troszeczkę Was zainspirowała. Ja Ci dziękuję i zapewniam Cię, że jeszcze nie raz Cię zaproszę i jeszcze nie raz coś nam tutaj fajnego, ciekawego opowiesz. Także dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.